Cześć, dobry wieczór wszystkim, albo dzień dobry, zależy gdzie będziemy i o jakiej porze. Witam w kolejnym odcinku, odcinek czwarty wirtualnego type ratingu na Boeinga 737 NG, tutaj prezentowany w wersji 800. A odcinek czwarty, jak wiecie, będzie poświęcony silnikom i APU, czyli naszemu układowi napędowemu. No zaczynając przede wszystkim od samego początku, zapewne wiecie, że Boeing 737-800, czy właściwie każdy Boeing 737 od wersji Classic w górę jest napędzany silnikami CFM 56. W wersji 800, właściwie w wersji NG, on jest napędzany CFM 56 kreska 7B. 400 i klasyki były ogólnie napędzane CFM 56 kreska 3, to jest kreska 7, a maxy już są napędzane silnikami LEAP, które są nową odmianą, czy nowym silnikiem, który ma zastąpić dokładnie te silniki, które były na NG-ku. Tak więc silnik ten występuje w różnych wersjach ciągu, tak, który może nam zapewnić od 19,5 tysiąca do 27 300 funtów, i to jest ciąg jest w funtach, czyli każdy silnik produkuje 27 300 funtów ciągu. I w wersji 800-900 są zamontowane te największe silniki. Przy czym stwierdzenie największe jest nie do końca poprawne, gdyż ponieważ na każdym Boeingu 737 NG, czy to w 600, 700, czy w 900, są zamontowane dokładnie te same silniki i maksymalny ciąg jest zmniejszany bądź też zwiększany poprzez sterownik komputerowy. Tym samym my również, jeżeli mamy dopuszczony samolot do 27,3, tak jak ten tutaj, możemy komputerowo zmniejszyć sobie tą moc, jeżeli tej mocy nie będziemy potrzebować. A dlaczego tak się robi, to opowiem Wam potem. Tak więc ident, tutaj w idencie mamy 26K akurat, tak, to nie jest 27,3, tylko to jest 26K ten egzemplarz. Jeżeli przejdziemy do zakładki Index Performance N1 Limit, to tutaj możemy sobie wybierać ciąg, który jest ustawiony, tak? Na przykład w Boeingu 737-700 standardowo jest zamontowany silnik, który ma 22 tysiące funtów ciągu. Aczkolwiek to jest, tak jak mówię, jest to tylko wszystko ograniczenie elektroniczne, tak więc jeżeli potrzebujemy do startu 22 tysiące funtów ciągu, możemy sobie spokojnie tą moc zmniejszyć. Nie ma w tym żadnego problemu. Ok. Co więcej możemy powiedzieć o tym silniku? No, CFM56-7B konkretnie. Jest to silnik turbowentylatorowy, to określenie odrzutowy czy turboodrzutowy jest takie bardzo potoczne. Mówiąc konkretnie, jest to silnik turbowentylatorowy dwuprzepływowy o wysokim stopniu dwuprzepływowości, czyli chodzi o to, że sam silnik w środku, znaczy tak, zaczynając od początku, na ten wentylator z przodu i za wentylatorem przepływ powietrza rozdziela się na dwa przepływy. Pierwszy idzie tutaj zewnętrzną stroną silnika, jak widzicie, wychodzi górą. Jest to ten przepływ, który nie przebiega przez środek silnika, tak? W nim nie zachodzą żadne procesy spalania, w tym przepływie on tylko generuje moc, znaczy generuje ciąg. Przy czym ten przepływ generuje około 70-80% ciągu w tym silniku. Druga część powietrza dostaje się do samego środka silnika, gdzie jest sprężana, dodawane jest paliwo, spalana i potem rozprężana i jest wyrzucana na zewnątrz. Ona też generuje trochę ciągu, ale głównym zadaniem tej części jest napędzenie wentylatora, który to właśnie produkuje największą część ciągu na tym silniku.
Co do szczegółów, wrzucę Wam w linka filmik do strony producenta tych silników, czyli CFM, który dokładnie pokazuje, jak ten silnik wygląda w środku, jak ten proces przebiega, tak więc warto ten film obejrzeć. Trwa około 3 minut, a nie jestem Wam w stanie tego tutaj pokazać. Tak więc tak, sam silnik, wentylator z przodu ma średnicę 61 cali, tak? On nie wygląda taki strasznie potężny, aczkolwiek jak się do niego podejdzie, to z bliska widać, jaki on jest, no, masywny, tak? A sam silnik pusty waży prawie 2,5 tony, dokładnie chyba 2400 kg, 2400 kg. No i składa się, tak jak mówiłem, z wentylatora. Mamy jeden wentylator w każdym silniku. Następnie to powietrze jest sprężane, jeżeli, no wiadomo, jeżeli trafi tutaj na zewnątrz, to produkuje ciąg i wylatuje. Jeżeli trafi do środka, czyli do tego core part, tak, jest sprężane, trafia najpierw przez sprężarki niskiego ciśnienia. Tych sprężarek niskiego ciśnienia mamy w tym silniku trzy etapy, tak, czyli są trzy sprężarki niskiego ciśnienia, potem jest 9 sprężarek wysokiego ciśnienia. Z tego etapu pobierane jest również powietrze, które jest używane później do hermetyzacji samolotu. Po tych wszystkich sprężarkach wysokiego, niskiego ciśnienia powietrze trafia do komory spalania, gdzie dodawane jest oczywiście paliwo. Paliwo jest spalane. I następnie to powietrze, które zostało tutaj przyspieszone przez proces spalania, trafia do turbiny wysokiego ciśnienia. I turbina wysokiego ciśnienia jest jedna. Turbina to jest to, co napędza cały ten wał, tak? Bo on ma w środku dwa wały, wał niskiego i wał wysokiego ciśnienia. Jeden wał w drugim wale i sprężarka wysokiego ciśnienia napędza kompresory wysokiego ciśnienia i potem mamy kolejne cztery etapy sprężarki niskiego ciśnienia. I te sprężarki napędzają te wszystkie sprężarki, znaczy turbiny wysokiego ciśnienia, które napędzają sprężarki wysokiego ciśnienia z przodu oraz, co najważniejsze, napędzają wentylator. Dlatego też w Boeingu 737 mamy dwa wskaźniki, N1 i N2. N1 to jest wskaźnik, który pokazuje nam prędkość obrotową w procentach wału niskiego ciśnienia, czy wentylatora. Czyli to, co widzimy na zewnątrz, to, co produkuje ciąg. A N2 jest to wał wysokiego ciśnienia i to jest to, co właściwie hałasuje w tym silniku. To jest najgłośniejszy element. Co dalej? Tak jak powiedziałem, producentem tych silników jest CFM. Jest CFM, tak więc CFM to jest joint venture, czyli wspólny projekt, powiedzmy, General Electric i francuskiej firmy Safran Aircraft Engines, znanej wcześniej jako Snecma. O firmie Snecma mogliście zapewne usłyszeć, jeżeli czytaliście o Concordzie, ponieważ ta firma produkowała silniki do Concordów, czyli Olympusy 593. I również współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną i produkują silniki do rakiet, takich jak chociażby Ariane 5. Pierwszy silnik, trochę z historii Wam szybko powiem, powstał w 1974 roku. I od tej pory właściwie jest to praktycznie ta sama konstrukcja, która jest cały czas ulepszana aż do tego etapu, którym jesteśmy teraz. Jest to obecnie jeden z najpopularniejszych silników. Napędza wszystkie Boeingi 737 od wersji 300 w górę, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, oraz wiele innych samolotów, tak samo jak Airbusy A320 czy Airbusy A340 oraz ileś tam modeli wojskowych, które pozwolicie, że nie będę wymieniał. Przy czym w Airbusie to jest CFM56-5. Bodajże to jest ta wersja pomiędzy 737 Classic a NG. No niestety przez klimę w samolocie wysiada mi się gardło, ale może jakoś przeżyjemy. Tak więc ten silnik, wracając tutaj do środka. Ten silnik jest kontrolowany przez EEC, czyli jest kontrolowany elektronicznie EEC.
znajduje się tutaj, znaczy kontrolka od EEC znajduje się tutaj i to jest Engine Electronic Control. Każdy silnik ma swój oddzielny system kontroli. On może być w trybie on lub soft alternate, przy czym no wiadomo, standardowo latamy w on i o tym trybie Wam opowiem. Jeżeli będziecie chcieli doczytać o EEC dokładniej, to zapraszam Was na stronę Boeing Technical Site, wrzucę linka również w opisie, tam naprawdę człowiek tłumaczy dokładnie dla osób, które chcą poznać naprawdę głębokie szczegóły tego systemu. W przeciwieństwie do poprzednich modeli, z racji, że tutaj mamy EEC, ono steruje tym silnikiem, tak? Ta dźwignia mocy sobie tutaj w kokpicie niby jest, aczkolwiek w przeciwieństwie do poprzednich Boeingów, czyli do klasików, ona nie jest w żaden sposób już połączona cięgłami z silnikiem, tak? Czyli przepustnica kontroluje, znaczy daje sygnał, jest połączona fizycznie z komputerem EEC, a EEC już elektronicznie kontroluje cały silnik. Teraz pewnie pojawi się pytanie, co jeżeli stracimy zasilanie w powietrzu, czy silniki zgasną. Też spotkałem się z takim pytaniem. Otóż EEC, czyli ten Engine Electronic Control, jest podłączony do silnika bezpośrednio. On nie jest podłączony do... Znaczy jest podłączony, aczkolwiek normalnie używa elektryki, którą mamy w samolocie. Jeżeli tą elektrykę stracimy, to on ma własny generator, jest podłączony bezpośrednio do wału, tak? Więc do momentu, kiedy silnik się kręci, on będzie miał swój tam prąd, swoje zasilanie, więc silnik nam również nie zgaśnie, nawet jeżeli stracimy całą elektronikę i będziemy w stanie tym silnikiem sterować. Kolejnym bonusem, który daje nam EEC, jest to, że on tak zwany starter protection, czyli w przypadku jakichś nieprawidłowości podczas uruchomienia silnika EEC przerwie start automatycznie, nawet jeżeli nie przesuniemy dźwigni paliwa w pozycję cut-off. Jeżeli komputer wykryje nieprawidłowość, automatycznie zamknie zawory i przerwie ten start. Tak więc a propos przerwanych startów, możemy sobie jeszcze tutaj powiedzieć ważną rzecz, czyli to, jakie mamy rodzaje tych startów, czy tam nieprawidłowości podczas startu, tak? Podczas uruchomienia. Start to nie jest dobre słowo na w przełożeniu dokładnym na język polski. Tak więc najczęściej spotykanym problemem jest tak zwany hot start. Hot start, jak sama nazwa wskazuje, jest to sytuacja, w której silnik podczas uruchomienia przekracza tu temperaturę dopuszczalną. Dla Boeinga 737NG jest to, z tego co pamiętam, 750 stopni Celsjusza, przy czym podczas uruchomienia komputer wyświetla nam tutaj wartość w postaci kreski i linie, czy tam operatorzy nie wymagają tego, żeby pamiętać dokładnie te wartości, w przeciwieństwie do klasików, gdzie musieliśmy to zapamiętać z racji, że nie było takich pomocy jak, no, mówiąc potocznie, mówimy na to wąsy. Czy mamy hot start, następnie mamy wet start. Kolejny przypadek też się potrafi zdarzyć, no już na pewno rzadziej niż hot start. I wet start jest to sytuacja, w której silnik osiągnie 20 kilka procent N2, jakiś osiągnie swoje tam N1, które powinien osiągnąć. Przesuwamy dźwignię paliwa do góry i okazuje się, że tak, że silnik zaczyna, czy komputer zaczyna podawać paliwo, a to paliwo z jakiegoś powodu się nie zapala, więc nie mamy wzrostu EGT, tak? To jest wtedy wet start, czyli silnik się po prostu zalewa. Kolejnym przypadkiem jest tak zwany hang start, czyli w przypadku, kiedy silnik odpali się normalnie, wtedy inaczej, silnik odpala się, tak, mamy tutaj N2, N1, wzrasta nam temperatura, mamy wszystkie ciśnienia, aczkolwiek na przykład nie dochodzi N1 do idla, tak, czyli zamiast 20 paru procent mamy 14 albo 17, silnik się kręci we własnym zakresie.
i wtedy jest to tak zwany hang start. I w 99 przypadkach będzie taki hang start wymagał interwencji mechaników. Tak, w przypadku, jeżeli mamy na przykład hot start, czy tam widzimy, że ten hot start by tutaj był i przerywamy ten start, możemy spróbować zmienić na przykład warunki. Tak, jeżeli stoimy, generalnie zalecane jest odpalanie silników, kiedy wiatr jest z przodu, tak? Bardzo niezalecane jest odpalanie silników CFM z wiatrem tylnym, szczególnie powyżej 10 węzłów. Więc jeżeli bylibyśmy w Egipcie na starszym samolocie, na bardzo rozgrzanej płycie i mielibyśmy dość silny tylny wiatr, moglibyśmy tutaj doprowadzić do przekroczenia EGT. Jeżeli przerwiemy ten start, możemy zmienić warunki, czyli przeholować samolot, odwrócić go w drugą stronę i spróbować jeszcze raz, wtedy powinno to pomóc. W przeciwieństwie do hang starta, który z reguły wynika z jakiegoś problemu mechanicznego i trzeba wtedy niestety podjąć akcję mechaniczną. Tym samym ważna rzecz jest taka, że niezależnie od tego, że jest EEC i ono będzie przerywać ten start, jeżeli będzie jakaś niestandardowa rzecz tutaj, tak, to ważną rzeczą jest to, że to naszą odpowiedzialnością jest przerwać ten start wcześniej. Więc jeżeli widzimy, że temperatura dochodzi tutaj do maksimum podczas startu, to naszym obowiązkiem jest przerwanie dopływu paliwa, zanim on osiągnie maksimum, a EEC przerwie dopiero jak to maksimum zostanie przekroczone, wtedy silnik wymaga inspekcji, no i prawdopodobnie również prac, tak, więc zawsze jest to nasza odpowiedzialność. I ostatnią ważną rzeczą a propos EEC i Starter Protection jest to, że to jest tylko ważne na ziemi. Gdy jesteśmy w powietrzu, te wszystkie Starter Protection już są nieważne i nie obowiązują. System nie przerwie startu w powietrzu, znaczy nie przerwie uruchomienia w powietrzu, więc w powietrzu, gdybyśmy uruchamiali silnik, to musimy robić to z większą uwagą. No, okej. To jest taka ważna rzecz a propos tego. Ogólnie są to bardzo niezawodne silniki, pomimo tych... czasami mają problemy przy uruchomieniu, aczkolwiek są to bardzo niezawodne silniki. Generalnie statystyka mówi o tym, że na milion godzin pracy tych silników są 3 wyłączenia silnika podczas lotu, tak? Więc jest to całkiem niezła statystyka. W przeciwieństwie do na przykład Boeinga 707, który miał ponad 180 wyłączeń na milion godzin. Tak więc jest to 60 razy więcej niż CFM56-7B. Kolejną rzeczą jest to, że jest to silnik bezresursowy. Pytanie odpowiadam od razu, czym jest resurs. Dla osób, które nie wiedzą, resurs jest to czas prac pomiędzy remontem lub wymianą danego elementu. Jest liczony na podstawie godzin lotu, czy też godzin pracy, akurat w przypadku silnika. Czasami niektóre samoloty mają silniki resursowe, czyli trzeba je wymieniać lub remontować co x godzin, tak z reguły to jest, no... ciężko powiedzieć. W przypadku silników tłokowych jest to do 2000 godzin, jest to bardzo niedużo. Odrzutowe wymagają remontu troszkę rzadziej, ale też nie jest to taka wartość, że możemy latać na nich w nieskończoność. A ten konkretny silnik, z racji, że bezresursowy, może latać do momentu, aż nie zostanie wykryte zużycie. A zużycie określa się na podstawie tego, jakie, na podstawie właśnie kilku rzeczy, tak? Na podstawie kilku elementów. Przede wszystkim na podstawie temperatur. Tutaj w symulatorze te silniki, jak są w powietrzu, to pracują w miarę równo, tak? Ale na prawdziwym samolocie będziemy widzieć, który silnik jest nowy, tak? Z racji, że oba mają na przykład 85% N1 i lewy będzie miał 670 stopni Celsjusza, a prawy będzie miał 640. Wtedy wiemy, że ten silnik jest dużo nowszy od lewego. I po tym możemy to poznać i też na podstawie tego określa się stan tych silników. Jeżeli średnia podczas startu i uruchomienia i podczas startu, czyli wtedy, kiedy te temperatury są najwyższe,
wyniesie jakąś tam daną wartość, wtedy zleca się boroskopię silnika, czyli sprawdzenie tego silnika w środku, które zresztą jest też, no periodycznie zapewne też te sprawdzenia są. To już jest pytanie do mechaników, jak często sprawdzane są silniki w środku. Aczkolwiek dopiero jak uzna się, że wymiana jest konieczna, to wtedy przeprowadza się wymianę lub też remont. I z danych, które udało mi się znaleźć w internecie, w roku 2003 Malew, czyli nieistniejąca już węgierska linia lotnicza, oddała do serwisu silnik, który wylatał na samolocie ponad 40 tysięcy godzin, tak, 40 700 godzin. To był silnik, który przepracował tyle czasu bez prac, czyli to jest no prawie 5 lat pracy non-stop. Generalnie żywotność zależy głównie od tego, jak używamy tego silnika, tak? Jeżeli będziemy cały czas startować ciężkim samolotem na rozgrzanych pasach, to wiadomo, będziemy używać większej mocy, będziemy mieli wyższe temperatury podczas startu i wtedy oczywiście to zużycie będzie większe, czyli linie, które będą latały w cieplejszych krajach. Lub na krótkich pasach ciężkimi samolotami będą latały krótkie odcinki, to wtedy to zużycie jest bardziej intensywne, tak? Dlatego możemy ograniczyć zużycie silnika, dlatego też stosujemy przede wszystkim te wszystkie derate i assume temperature, tak? Paradoksalnie, jeżeli zredukujemy moc silnika podczas startu, to on nie zużyje wcale mniej paliwa, to on zużyje paliwa więcej, żeby się wznieść na tą wysokość, tak? Więc paliwa zostanie zużyte znacznie więcej niż, znaczy może nieznacznie, to będzie około tam 50-100 kg na start, tak? Zużyje paliwa więcej, jeżeli jest zredukowany, niż zużyłby na pełnej mocy, aczkolwiek zużycie tego silnika jest o na tyle mniejsze, że opłaca się nadal to robić, tak? Kolejną rzeczą jest no-bleed takeoff, który pokazywałem Wam kilkukrotnie podczas streamów, jak startujemy z włączonym APU, które to presuryzuje nam kabinę. Wtedy silniki też muszą wytworzyć mniej mocy i też osiągają mniejsze temperatury podczas startu. Tak więc kolejną rzeczą paradoksalnie tutaj jest pracujące APU. Pracujące silniki, wydawałoby się, że to APU zużyje tyle paliwa, że to będzie nieopłacalne, aczkolwiek koszty remontu silnika, czy tam pracy silnika i jego, ograniczenie jego zużycia prowadzi do tego, że opłaca się startować bez bleedów, tak? To jest z tych aspektów eksploatacyjnych tego silnika, jeżeli spojrzymy na niego od przodu, miałem Wam powiedzieć. Na samym początku widzicie, że ten silnik jest spłaszczony. To jest często powtarzające się pytanie, tak? Jak wiecie, Boeing 737 Original był napędzany przez silniki o niskim stopniu dwuprzepływowości. One wyglądały jak takie cygara. Tak więc one wisiały całkiem wysoko od ziemi. W przeciwieństwie do tego samolotu i aby uzyskać tutaj kawałek więcej tego ground clearance'u, czyli odległości od ziemi, co jest ważne przy lądowaniu, starcie, kołowaniu, żeby nie zahaczyć silnikiem, silniki zostały spłaszczone. Jak się dokładnie przyjrzycie, one nie są jakoś tam ekstremalnie spłaszczone, aczkolwiek efektu dodaje to, że są jeszcze wypukłe z boku, ponieważ tutaj są przekładnie, które napędzają pompy hydrauliczne, elektrykę i tak dalej. O tym będziemy rozmawiać w osobnych tematach. Co wynika, jeszcze miałem powiedzieć Wam a propos tego, że te silniki są bardzo niezawodne. Wynika to z tego również to, że Boeing 737 może być dopuszczony do etopsa 180 minut, czyli w przypadku może lecieć legalnie 3 godziny od najbliższego lotniska do którego zapasowego, czyli jeżeli stracimy podczas przelotu nas gdzieś nad oceanem na przykład, czy morzem, jeden silnik, to lotnisko zapasowe może być do 3 godzin lotu na tym jednym silniku.
Przy czym, aby uzyskać certyfikację ETOPS, to musimy tu tą certyfikację osobno uzyskiwać, więc standardowe 160 minut. I z racji spadku statystyki wyłączeń w powietrzu i w awarii, również urzędy lotnictwa podniosły tutaj ETOPS-a do 3 godzin. I z silników, z ważnych rzeczy, to jest chyba wszystko, oprócz tego, że jeszcze a propos mocy. Ten silnik może pracować na mocy startowej do 5 minut i jest również customer option do 10 minut. Myślę, że większość linii jednak używa tych 10 minut w tych silnikach. Kolejną rzeczą, którą chcemy omówić, jest to tutaj cudowne brzęczące APU, czyli Auxiliary Power Unit. Jest to trzeci silnik odrzutowy, tak? Jest to właściwie turbina gazowa, aczkolwiek jest de facto jest to silnik, który służy na tym samolocie do generowania prądu oraz do zapewnia dopływ powietrza pod ciśnieniem. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy, dlaczego to powietrze może zostać wykorzystane. APU jest to Honeywell Allied 131.9B. Przyznam się, że to musiałem sobie zapisać akurat. Nigdy nie interesowałem się tym, jak nazywa się to APU. W przeciwieństwie do poprzednich samolotów, czyli do klasików, tutaj mamy tylko jeden wybór co do APU. I to APU jest również kontrolowane elektronicznie, tak więc w przeciwieństwie do poprzednich samolotów, ja tylko włączę tutaj Ground Services, dam sobie Ground Power Unit. W przypadku, kiedy byśmy wyłączyli to APU w klasiku, przełączyli go na off, ono natychmiast by się wyłączyło, tak? Więc wymagało minuty chłodzenia po każdym użyciu. A APU na Boeingu 737NG już jest sterowany elektronicznie i tą minutę chłodzenia zapewnia już system. Tak samo jak włączymy je z powrotem, to ono jeszcze podczas tej minuty załapie i wróci do parametrów swoich użytkowych. Co robi APU, to omówiliśmy dokładnie w odcinku elektryka i dodatkowo presuryzacja. Mogę Wam przypomnieć jedynie, że na tym modelu, czyli na Boeingu 737NG APU Honeywell możemy używać do wysokości przelotowej maksymalnej certyfikowanej, czyli do poziomu do 41 tysięcy fitów. I do 41 tysięcy fitów one może zapewniać prąd na całym samolocie. Do 17 tysięcy fitów może zapewniać presuryzację, jeżeli będziemy takowej potrzebować, jeżeli byśmy nie mieli tutaj blidów silnikowych. A do 10 tysięcy stóp może zapewniać jedno i drugie. Kolejną rzeczą jest to, że APU ma swój FADEC, tak jak już wspominałem, czyli jest kontrolowane elektronicznie. Tym samym komputer zapewnia tutaj również przerwanie uruchomienia, jeżeli zostanie wykryta jakaś usterka podczas uruchomienia, czy też pożar. I przy APU mamy odpowiednie lampki. Od prawej strony overspeed, jeżeli APU przekroczy swoje parametry, to jest tylko EGT, tym się nie sugerujemy, jeżeli ono przekroczy swoje parametry, pokaże overspeed, APU się wyłączy, fault, jeżeli będzie jakaś inna usterka, również APU się wyłączy i low oil pressure, to jest lampka, która się zaświeci i nie w każdym przypadku to APU zostanie wyłączone, tak więc na to musimy uważać. I lampka maintenance jest to oznacznik tego, że APU będzie w najbliższym czasie wymagało maintenance'u, bo ponieważ tak uznał komputer tego generatora. Od zapalenia się lampki do momentu, kiedy jego nie będzie się już dało używać, tak ono nie pozwoli się włączyć, to jest 25 godzin pracy, tak więc patrząc na to, że standardowo podczas jednego dnia użyjemy może pół godziny APU, to jest dość długo.
Dodatkowo APU ma zapewniony dopływ paliwa, więc jeżeli uruchamiamy na przykład APU z baterii, tak, na baterii te pompy paliwa nie będą działać. Aczkolwiek APU ma własne zasilanie tutaj akurat pod ciśnieniem i ono się również uruchomi. Przy czym niezalecane jest dłuższe użycie APU bez pomp paliwa. Myślę, że do kilkunastu minut nie ma z tym żadnego problemu, tak? Czasami, jeżeli ktoś zapomni o pompie, to nie ma to żadnego znaczenia. Warto pamiętać, że APU jest zasilane tu z lewej strony, tak? Więc włączamy pompę lewą. Jeżeli mamy paliwo w zbiorniku centralnym, włączamy pompę ze zbiornika centralnego. A jeżeli chcemy użyć zbiorników prawych, musimy otworzyć najpierw crossfit i wtedy możemy dać którąś tutaj z tych pomp. I standardowo używamy pomp tylnych do zasilania APU na ziemi, z racji, że one mają większe, tam powiedzmy, są głębiej zanurzone w paliwie. O, w ten sposób. Coś jeszcze a propos APU mogę Wam powiedzieć, że ciekawostka a propos ETOPS-a i APU, że jeżeli lecimy, mamy certyfikację do lotów ETOPS, czyli powyżej godziny od najbliższego lądu czy tam lotniska, to wtedy musimy wykonać lot z włączonym APU podczas całego lotu. Tak więc ono sobie pracuje. APU zużywa na ziemi, zużywa około 100-120 kg paliwa na godzinę. Zależnie od tego, czy ma podłączony, wiadomo, prąd i czy dostarcza powietrze, tak? Jak zresztą zobaczycie, jak zdejmę prąd z APU, ta temperatura trochę spadnie, czyli obciążenie tego APU również spadnie. Jak załączę, oczywiście analogicznie troszkę wzrośnie, czy prąd nie jest jakoś tutaj strasznie obciążający. Najbardziej obciążający jest bleed. Jeżeli włączymy paczki, włączymy bleeda, to temperatura rośnie. No, prawdziwe APU wzrosło prawdopodobnie nawet powyżej 500. No i to jest z tego, co mi się wydaje, tyle, co mogę Wam powiedzieć. Jedną rzeczą jeszcze dodam, że mamy tutaj, wiadomo, a propos silników, mamy zapłony. Mamy dwa systemy zapłonowe w każdym silniku, tak? Czyli tak jak w samochodzie byśmy mieli dwa zestawy świec, prawy, lewy. Mówiłem o tym wielokrotnie podczas streamów, aczkolwiek powiem to jeszcze raz. I teraz tak. Może zaczniemy od pozycji, od omówienia tutaj wybieraka tego środkowego. On wybiera, który zestaw tych igniterów, czyli tych iskrowników, będzie aktywny w danym momencie. Standardowo zaczynamy lot z igniter right. Jeżeli chcecie dowiedzieć się dokładnie, gdzie one są podłączane do jakichś szyn, to zapraszam do strony Boeing 737 Technical Site, gdzie wszystko jest dokładnie wytłumaczone. Myślę, że to nie jest wiedza konieczna dla Was. Jeżeli będzie na lewym, to wiadomo, będzie analogicznie korzystał z lewego. Jeżeli będzie na BOF, to samolot będzie używał dwóch zestawów iskrowników w każdym momencie, kiedy będą potrzebne. I teraz tak. Analogicznie engine start switche, lewy, prawy i każdy ma cztery pozycje. Pozycja off jest najbardziej tutaj, wiadomo, oczywista. Jeżeli przełączymy na continuous, to w silniku będzie działał zestaw iskrowników, ten, który jest tutaj wybrany, tak? Czy to prawy, czy to lewy, czy obydwa, jeżeli są ustawione na obydwa. Jeżeli przełączymy engine start switch na flight, to w silniku, niezależnie od ustawienia tego przez przełącznika, będą działały obydwa zestawy iskrowników. I dodatkowo mamy jeszcze pozycję ground. I w pozycji ground dzieje się kilka rzeczy, chociażby to, że start valve open, czyli APU nie jest nam potrzebny, ten blitz tutaj. Start valve open, czyli silnik dostaje dopływ powietrza z APU i do spełnienia tego warunku musi być pozytywne ciśnienie, tak, to start valve jest napędzany. Inaczej, kontrolowany jest elektronicznie, aczkolwiek jest napędzany i otwierany ciśnieniem powietrza, więc
W momencie, kiedy przestawimy go na grant, to wtedy magnes puszcza ten zawór i ciśnienie powietrza jest w stanie otworzyć ten zawór, tak? Więc on jest zamknięty, ponieważ nie ma ciśnienia. W momencie, kiedy podam jakiekolwiek ciśnienie do systemu, to ono będzie w stanie otworzyć tego start valve'a tutaj, tak? Start valve open i to sprawia, że silnik będzie się uruchamiał. I dodatkowo oczywiście jak jest w pozycji grant, to iskrowniki, te które są wybrane, zostają akurat w tym momencie zarmowane, tak, czyli przygotowane i w momencie podania paliwa one wtedy wchodzą do pracy. I to chyba tyle z tej wiedzy koniecznej na dzisiaj z silników. Jeżeli czegoś, coś pominąłem, to na pewno zostawię Wam to w komentarzu i na pewno do tego wrócę. A dużo wiedzy na temat silników możecie znaleźć na Boeing Technical Site w linku do strony producenta CFM-ów, czyli do Safran Aircraft Engines. I tyle. To jest wiedza, którą Wam przekazałem. To jest to, co powinniście wiedzieć podczas lotania tym samolotem, przynajmniej na tym poziomie, na którym jesteście teraz. Jeżeli ktoś chce się wgłębić naprawdę głęboko, to wiadomo, wiedza o silniku takim nie ma końca, tak więc dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w odcinku 5. Dzięki bardzo, pozdrawiam, hej, hej.